Hej, witajcie, ja jestem Lego Master.pl, a dzisiaj startujemy z nową serią, serią Team Fortress 2 Minifigures. Tak, będę pokazywał, jak zbudować wszystkich charakterów z gry Team Fortress. Jest ich 9, więc będzie 9 odcinków plus 10 finałowy. On będzie takim też specjalem. Dzisiaj pokażę wam, jak zbudować skauta oraz wszystkie bronie, które on ma. Oczywiście wszystkie, mam na myśli 3, które może mieć w swoim ekwipunku. Najpierw idziemy do figurki. Potrzebujemy jakichś prostych spodni. Najlepiej, żeby to były czarne albo takie szare, jasno-szare, ciemno-szare. I tors. Najlepiej, żeby to był tors gładki albo taki bardzo prosty. Jakaś bluza, jakiś, nie wiem, taki prosty sweter. Coś, co wydaje wam się na dobre na skauta. Przy czym rękawy mogły być na przykład czarne albo innego koloru, na przykład białe. Wtedy by to też było dobre. Oczywiście mówię tutaj o niebieskim kolorze. Jak czerwony, to musiały być jakieś inne dopasować, ale to sam zawsze sobie poradzicie. Główka. Ja wybrałem sobie taką, bo taka jest najlepsza. Według mnie. Może skaut nie ma takiej frustrującej grzywki jak on, ale na pewno widać, że jest to taki, po główce widać, że jest to taki nastolatek, że to nie jest dorosły jeszcze człowiek, tylko to jest człowiek w średnim wieku, który, no, jak skaut się zachowuje, jaki jest, to wszyscy chyba wiedzą, którzy grali w Team Fortressa, więc raczej mówić o tym nie muszę. Oczywiście istnieją jeszcze inne buźki, jakiś głupi uśmiech, nie wiem, jakaś fajna mina, na pewno nie taka prosta buźka z Lego City, bo to po prostu według mnie nie pasuje. Teraz na końcu idzie czapka w naszej figurce. Ona powinna być czarna. Ja nie mam czarnej czapki, więc użyłem niebieskiej. I tak prezentuje się ta figurka skauta. Według mnie no to jest taka najprostsza figurka w sumie. No i trudno ją tak trochę schrzanić. Według mnie jakby ta czapka była tylko czarna, to jeszcze byłoby o wiele lepiej. Według mnie wygląda on dobrze, teraz przechodzimy do broni. Na początku zajmiemy się dubeldówką. Potrzebujemy rewolwer, ale to musi być koniecznie taki rewolwer. Taki klocek technik. I teraz zrobimy bardzo ciekawą rzecz, bo wsadzamy ten klocek. Tak, na początku lekko pod kątem. Tutaj nam się wsadziła taki celownik od tego i poszło do końca. Mamy tutaj taką tą główną część. I teraz w to wsadzamy taką lornetkę zwyczajną. O. Dzięki temu mamy taką fajną dubeltówkę. Nawet fajnie wygląda, według mnie bardzo dobrze nawet. No, teraz zajmiemy się kijem baseballowym. Jak wiemy, skaut jest Amerykaninem, który uwielbia baseball, jego ulubiona gra. I po prostu robimy taką najprostszą na świecie kombinację, taki chyba najprostszy kij baseballowy nawet, można powiedzieć. Oczywiście możecie użyć jakiegoś kija, jak macie takiego dla mini figurki. Ja nie mam, więc muszę sobie poradzić, budując sobie z klocków Lego. I tak. Potrzebujemy jeszcze pistoletu, bo skaut wyposażony jest w ręczny, prosty pistolet. Oraz potrzebujemy jeszcze jak to się nazywa? Walec, klocek, taki klocek okrągły, no i taki płaski groszek srebrny, imitujący puszkę. No w sumie tych broni jest trochę za dużo, załóżmy, że to robię taki już pół zestaw. Oczywiście ta puszka to jest ten energetyk, który skaut pije. Ona tam chyba dodaje jakieś takie krytyki chyba, albo szybko biega. Już nie pamiętam w sumie, bo ja nie gram z tą puszką nigdy. Ona jest według mnie tak trochę lipowa. W każdym razie to był skaut. I to jest pierwszy odcinek z nowej serii. Dzięki za obejrzenie go. Komentujcie, subskrybujcie. Piszcie, to jaką postać jest najbardziej ulubiona. I co robię, jaki tryb najbardziej lubicie w Team Fortressie. A ja się z wami żegnam. Nara!